Jakie wrażenia po pierwszym skoku od kilkunastu lat? Zjeździe bardziej. Znaczy nie, no to nie jest tak, że skok skokiem. Skok to by musiał być typowo na nartach skokowych. Ja na zjazdówkach gdzieś tam jak jestem, no to wiadomo, że jak jest jakaś górka, to se podskakuje. A tutaj na tych małych nartkach plastikowych, no to ciężko jest. Tak, no, nie dałbym rady normalnie w pozycji dojazdowej się odbić, bo na głowę bym poleciał, bo nie ma tego trzymania. Ta narta jest za krótka i de facto nie masz żadnego oporu. Ale do samego takiego przetestowania, czy jest wszystko ok, bardzo fajnie. No, cały czas gdzieś tam pracujemy jeszcze nad tym, żeby udoskonalić. Dla tych najmłodszych dzieciaków na pewno jest za szybko z samej góry, więc musimy zrobić belki, które spowodują, że z niższa pójdą. No i w zasadzie chyba tyle, tak? To już wszystko można powiedzieć, że gotowe. Na czym w sztuce ma polegać ten projekt? Czyli pojawiacie się w wielu miastach Polski, promując... Skoki narciarskie, wśród dokładnie. Tak? Wśród najmłodszych, nie tylko wśród najmłodszych. Chcemy pokazać, że każdy może spróbować skoczyć, że jest to bezpieczne. Wiadomo, że zawsze trzeba wziąć pod uwagę to, że jeśli ktoś nigdy nie jeździł na nartach, to może mieć z tym problem. Ale jeśli ktoś jeździ na nartach, to żeby miało okazję spróbowania tego, co wszyscy. Do tej pory skoki kojarzyły się głównie ze sportami ekstremalnymi i de facto były tylko dla nielicznych. My chcemy pokazać, że mogą być dla wszystkich, może to być super zabawa, a jeśli zarazimy skokami jakąś choćby niewielką grupę dzieciaków, czy nawet nie dzieciaków, to dla nas bardzo fajnie. A ile takich eventów jest planowanych? W tym roku około 6 eventów, plus jakieś różne zajęcia w szkołach mamy zaplanowane. Ale planujemy w kolejnych latach to kontynuować, więc na razie zbieramy całą tę ekipę, która ma jakby nas reprezentować, jeździć, uczyć, bo to nie tylko skocznia, bo wkoło tego będzie też mnóstwo takiej zabawy i różnych testów, które dzieciaki, nie tylko dzieciaki będą przechodzić. Jak to się stało, że realizujecie tak nietypowy projekt na zlecenie Polskiego Związku Narciarskiego? Z panem Adamem Małyszem współpracowaliśmy wcześniej już przy innych projektach. No i tamte projekty wyszły bardzo dobrze. I teraz jak powstał ten pomysł budowy mobilnej skoczni narciarskiej, pan Adam zadzwonił do mnie i zapytał, czy byśmy takie coś mogli zrobić. Zobaczyłem rysunek, który narysował odręcznie, no i mówię, że, no, że nie widzę żadnego problemu. Chociaż powiem tak szczerze, wydawało mi się, że to będzie taka bułka z masłem albo z tym bananem, jak to pan Adam mówił, ale to nie jest takie proste. To nie jest takie proste. Później okazało się, że no, te wszystkie kąty, najazdy i tak dalej. Pierwsze ten zjazd żeśmy po prostu zrobili, no, który no, nie odpowiadał technicznie tym wszystkim rzeczom, no, ale też skąd my to mamy wiedzieć. Oczywiście pan Adaś przyjechał, myśmy to skonsultowali jeszcze raz, no i żeśmy to wszystko przerobili. Myślę, że dzisiaj to już jest zrobione dobrze. Wczoraj był cały dzień testów. Testował nie tylko pan Adam, ale tak samo Kuba Kot, bowiem żeśmy tutaj nawet testowali upadki. Upadki, żeby, no żeby sprawdzić bezpieczeństwo tej skoczni, bo no, to jest bardzo ważne. Te dzieci są tutaj najważniejsze. Jeżeli ten projekt Akademia Lotnika odniesie sukces, podobno w przyszłym roku ma być więcej takich skoczni, być może będziecie je realizować. No, pewnie będziemy je realizować. No, to nie jest takiego typu produkcje, to nie jest dla nas jakiś taki priorytet, ponieważ my wykonujemy wielkie naczepy dla telewizji, dla racingów. No tutaj panu Adamowi nigdy nie odmówię, bo raz, że to jest znakomity sportowiec, ale przede wszystkim to jest fantastyczny człowiek. Człowiek, z którym się dobrze współpracuje, który naprawdę ma szacunek dla ludzi. Fantastyczna współpraca, tak jak powiedziałem, pan Adam jest fantastycznym człowiekiem. Pan jeszcze powiedział, jak długo to robiliście? Tośmy robili w sumie gdzieś... Myślę, że około miesiąca, ale to było wcześniej było zaprojektowane przez naszych inżynierów, bardzo dobrze zaprojektowane. No i wczoraj przy wszystkich testach okazało się, że skocznia jest dobrze zrobiona. Pan Adaś gratulował, że, no,
że z nami się dobrze współpracuje. W środę będzie pierwsza impreza, będzie tak. Pan tam podglądał, no pewnie, jak to pewnie, się sprawdza? Pewnie pojadę, bo sam jestem ciekawy, jak to będzie, jak te dzieci będą skakać, bo to jest prawdziwy test. No, pan Adam czy Kuba Kot to są profesjonalni skoczkowie, więc inaczej to będzie z dziećmi, ale z tego co wiem, to ma propagować przede wszystkim zachęcić do skakania dzieci. No, żeby ten sport, który jest w jakimś sensie może nawet narodowym w Polsce takim sportem, bo zawsze bardzo wielu ludzi się interesowało skokami. Myślę, że to będzie, może wyprodukujmy jakichś mistrzów świata kolejnych.